gospodarce nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad. I tak samo nie ma czegoś takiego jak bezkarne drukowanie pieniędzy. Nadal mamy jeden z wyższych wzrostów PKB w Europie, pomimo też takich manipulacji, które się dzisiaj próbuje wrzucić, że spadek dynamiki to jest coś, to jest spadek samego PKB, to nie jest prawda, dalej jesteśmy w czołówce. Jeżeli Niemcy mają zerowy, a my mamy 5,5%, to porównując jedno z drugim, to mamy kosmos. Bo właśnie o to chodzi, żebyśmy mieli ten wzrost gospodarczy. Przypominam, że zasoby gazu, które są w zbiornikach, które są teraz zabezpieczone przez rząd, to jest mniej więcej 14% konsumpcji rocznej w Polsce. Nie zgadza się na narzucanie dziwnych pomysłów, chociażby związanych z całym obszarem zielonego, tak zwanego zielonego rolnictwa, a to się wiąże z absolutnym ograniczaniem produkcji rolnej. Szanowni Państwo, mamy czwartek, a skoro czwartek, to spotykamy się w gronie ekspertów i polityków, którzy o rolnictwie i o gospodarce wiedzą zdecydowanie więcej i przede wszystkim wiedzą, a przynajmniej powinni wiedzieć, jak tę gospodarkę poprawiać, naprawiać i co i jak robić, żeby konsumentom, rolnikom, wyborcom żyło się lepiej. Szanowni Państwo, dzisiaj będziemy debatować w gronie posłów pan poseł Jan Duda, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pan Jacek Hecht, reprezentujący Porozumienie Jarosława Gowina. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan poseł Jarosław Sachajko, reprezentujący Kukiz 15 Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Pan minister Krzysztof Cieciura, reprezentujący Odnowa RP. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa, witam panią. I pan poseł Michał Urbaniak z Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Panowie, dzisiaj będzie bardzo gospodarczo, dlatego że no, rolnictwa nie da się wyłączyć poza gospodarkę i niestety nie może ten sektor funkcjonować w oderwaniu od naszej gospodarczej rzeczywistości, a rzeczywistość jest w dużej mierze przytłoczona inflacją. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Według wszystkich danych wskaźnik inflacji konsumenckiej w lipcu wyniósł 15,6%. Jeżeli spojrzymy na to, co dzieje się w rolnictwie, czyli popatrzymy na taki wirtualny koszyk potrzeb rolnika, to tutaj inflacja sięga około 20%. I teraz pytanie pierwsze w sumie do panów o ocenę tego, w jaki sposób rząd walczy z tą inflacją. Czy to, jak duże środki są do polskiej gospodarki dolewane, inwestowane, tak żeby jednak walczyć z tą drożyzną, to są dobre rozwiązania, niedobre? Jak oceniacie państwo działanie rządu? Po 2 minuty dla każdego z państwa. Zaczniemy od Konfederacji, czyli odwrotnie od ruchu, jak panu przedstawiałam. Michał Urbaniak, Konfederacja, 2 minuty. A jak miło, dziękuję bardzo. Dobrze, czy rząd dobrze walczy ze skutkami inflacji? No, ja pewnie nie będę tutaj odkrywczy, mówiąc, że no nie jest najlepiej, tak delikatnie też zaczynając, ponieważ no widzimy, sama pani redaktor powiedziała, że tutaj mamy około 20% wzrostu na koszyku podstawowych dóbr konsumenckich. Jest na to kilka powodów. Tak sięgając wstecz, nie wcale tak daleko, ponieważ tylko 2 lata, widzimy, że no pierwszym błędem, jaki rząd popełnił, to w ogóle był lockdown i zamykanie gospodarki. No to naturalnie i zrywało łańcuchy dostaw i powodowało też, że rząd później musiał dosypać ogromne miliardy złotych do polskiej gospodarki, co wpłynęło właśnie na wartość pieniądza, a ceny surowców, czy dostępność też tych surowców, między innymi ze względu na rwanie się łańcuchów dostaw, teraz też na wojnę, no jeśli spojrzymy na
na choćby węglowodory, no powoduje, że te ceny rosną znacznie szybciej niż na przykład prezes Glapiński to przewidywał. My widzimy dzisiaj, że rząd trochę próbował, no to trzeba przyznać, nawet trochę pochwalić, że próbował coś zrobić w kwestii choćby tarczy antyinflacyjnej, tarczy, która obniżała też częściowo VAT, czy obniżała też ceny paliw. No, my jako Konfederacja mówiliśmy, że można iść dalej, tak? Że no, mamy taką ustawę jak tanie paliwo, która w zasadzie jeszcze bardziej radykalnie obniżałaby ceny paliw na polskich rynkach. Jeszcze co najmniej kilkadziesiąt groszy dałoby się z tego wycisnąć. No to automatycznie wpływałoby też na ceny innych dóbr. No bo wiemy przecież, że w gospodarstwie rolnym zużywa się przecież choćby sporo ropy. Mamy przykład niedawny nawet, Państwo chyba robili o tym też materiał, o paprykach, o warzywach ciepłolubnych, przy których używa się też węgla na przykład do ogrzewania. Widzimy, że tego węgla na rynkach no, cały czas brakuje, a jego ceny są wywindowane. No to powoduje, że widzimy, że jest z jednej strony jakaś próba walki z tą inflacją, to prawda, a z drugiej strony też no, mamy dodatkowe dopłaty socjalne, które niwelują te skutki walki z inflacją, więc w zasadzie to tak jakby niewiele albo zgoła nic się nie wydarzyło w tej kwestii. No, widzimy też, że przy tarczy antyinflacyjnej na przykład no, rolnicy też mogli korzystać z zerowego VAT-u, ale ci, którzy byli VAT-owcami, no już w zasadzie niespecjalnie mogli z tego korzystać, no bo przecież nie odliczą w tym wypadku też VAT-u od swoich kosztów. No więc... Są jakieś próby działania, ale mam wrażenie, że trochę jak dziecko węgla cały czas. Bardzo dziękuję, ale mimo wszystko usłyszeć od Konfederacji, czyli bądź opozycji merytorycznej. Rząd trochę próbował, to i tak jest całkiem, myślę, dobry rezultat. Przechodzimy do pana ministra. Postanowiłem sobie, że dzisiaj będę miły. I to są bardzo dobre postanowienia, czwarteczkowe. Przechodzimy do pana ministra Krzysztofa Ciesiury. Panie ministrze, 2 minuty dla pana. Ja myślę, że wszyscy powinniśmy każdego dnia praktycznie postanawiać, że będziemy dzisiaj mili. To byłaby duża nowość w polskiej polityce. Ja mam takie postanowienia. Każdego dnia mogę się zadeklarować, że tak jest. Natomiast odnosząc się do tego tematu i tego, co mówił pan poseł Urbaniak, no to faktycznie tutaj... Jeśli mówimy o inflacji, źródłach inflacji, należy się cofnąć do rozpoczęcia pandemii i jakby zmiany sytuacji gospodarczej na świecie. Natomiast to nie lockdown, czy częściowy lockdown w Polsce spowodował znaczne problemy gospodarcze, bo Polska czy świat bez polskiej gospodarki w jakimś tam stopniu sobie by poradził. Natomiast Polska jest uzależniona od szeregu łańcuchów dostaw, które były zerwane właśnie w wyniku lockdownu w innych państwach. To wszystko jest ze sobą powiązane i my tak naprawdę szliśmy i tak bardzo tak balansując na krawędzi, w takim sensie, że nie skręcaliśmy skrajnie w jedną stronę, ani w drugą stronę. Polska wygrała własną drogę, jeśli chodzi o lockdown i takie częściowe mrożenie gospodarki. I nie doprowadziliśmy nigdy do tak naprawdę całościowego zablokowania gospodarki, tak jak wiele państw europejskich czy azjatyckich postąpiło. I to też było chwalone i doceniane i też stawiane jako coś ciekawego, coś innego na świecie. Natomiast jeśli chodzi o obecną sytuację, w jakiej się znajdujemy, może znaczną część tej inflacji generują koszty gazu czy ropy, natomiast w dalszym ciągu poprzez działania naszego rządu, poprzez nasze działania, jesteśmy trzeci od końca, jeśli chodzi o ceny paliw na stacjach gazowych. Taniej od nas mają tylko Węgrzy i Maltańczycy. Że tarcza antyinflacyjna, która została wprowadzona na samym początku wojny, na samym początku rozpędzania się tej inflacji wynikającej głównie z wojny, doprowadziła do tego, że mamy jedno z najtańszych paliw w Europie dzisiaj. Pomimo tego, że jesteśmy tak blisko teatru wojny, jesteśmy tak blisko Rosji, dzięki temu, że
udało nam się zdywersyfikować w znacznym stopniu dostawy ropy do Polski, ponieważ zaledwie 50% tej ropy pochodziło z Rosji. My w dalszym ciągu zdobywamy nowe rynki, nowe dostawy z innych państw zasilają naszą gospodarkę. Tak samo jeśli chodzi o gaz, my w tym momencie jesteśmy niezależni od gazu z Rosji, który został zresztą odcięty i nie mamy bezpośrednio z Rosji tego gazu. Także my paradoksalnie, pomimo również takich ostrzejszych wypowiedzi z różnych stron, politycznej, tej sytuacji, jeśli chodzi o energetykę, nie mamy aż takie. Zresztą dane Eurostatu, one pokazują, że jeśli chodzi o tą inflację, my jesteśmy na 7. czy 8. miejscu w Europie, jeśli chodzi o jej jakby wysokość. Natomiast gdyby nie tarcze antyinflacyjne wprowadzone przez rząd, bylibyśmy na 2. miejscu, zaraz po Estonii. Także też ośrodki badawcze prowadzone przez Komisję Europejską wyraźnie wskazują, gdzie dzisiaj jesteśmy, gdzie moglibyśmy być, gdyby nie działania rządu podjęte ostatnie miesiące. No i chyba problem delikatny z połączeniem pozwolił mi, że tak powiem, wejść do tego, tutaj staram się machać długopisem, kiedy miną 2 minuty, ale faktycznie skoro mamy być mini, to ja pierwsza... Ja skończyłem, jest tak, wszystko było do końca. W każdym razie długopisem sygnalizuje to, że te 2 minuty minęły, więc proszę tak powoli, powoli do końca. Przechodzimy do pana posła Jarosława Sachajko, który z 15 minut bezpośrednio. Pana ugrupowanie ocenia to, co dzieje się z tarczami antyinflacyjnymi, czyli jest to słuszne działanie, słuszny kierunek. Panie dyrektor, ja może zacznę od kwestii technicznej. Jakby koledzy wyłączali sobie mikrofon, to nie byłoby odsłuchu, bo wydaje mi się, że są właśnie odsłuchy i dlatego troszeczkę gorzej wszyscy słyszymy. Panie redaktor, ja jak zwykle nie zamierzam być w ogóle miły, tylko merytoryczny, bo ja się w ogóle boję polityków, którzy chcą być mili i oni dla każdego coś miłego, a tak naprawdę dla nikogo nic i nic z tego nie wiemy. Trzeba może zacząć od tego, że mamy wojnę. Mamy wojnę na Ukrainie, która wywróciła wszystkie rynki, a wcześniej jeszcze bardziej, jak na razie, COVID i działania związane z walką z COVID-em, z chorobą, której nie znaliśmy wcześniej, również poszarpała gospodarkę, właściwie całego świata. I to jest przyczyna tego, co w tej chwili mamy, bo jeżeli byśmy wrócili do tych czasów przed-covidowych, kiedy gospodarka polska normalnie mogła funkcjonować, to ona rozwijała się bardzo dobrze. Wzrost gospodarczy był jeden z pierwszych w Europie. Uszczelnienie podatków było po prostu fantastyczne, 84% na VAT-ie. No, dzięki temu wzrostowi gospodarczemu, a wzrost gospodarczy wziął się oczywiście z pracowitości naszych przedsiębiorców, ale również z tego, że prawo zostało zmienione i pozwoliliśmy naszym przedsiębiorcom się rozwijać. Zwiększył się w porównaniu z czasami Platformy i PSL o 54% budżet, no i było czym dzielić. Bo państwo nie ma żadnych swoich pieniędzy, ma tylko te pieniądze, które odbierze nam, wszystkim Polakom. I później musi je w jakiś sposób rozważnie redystrybuować. No i możemy porozmawiać o tej redystrybucji. No bo były w Polsce dopłaty do nawozów jako pierwszy, nie wiem czy wciąż nie jedyne państwo w Unii Europejskiej to uczyniliśmy po to, żeby zmniejszyć obciążenia dla rolników, ale finalnie dla konsumentów. Państwo zrezygnowało z bardzo dużej części dochodów, właśnie obniżając podatki. W końcu został spełniony ten postulat, o którym mówimy od 2015 roku, żeby kwota wolna od podatku była 30 tysięcy, jest 30 tysięcy. Poobniżano VAT-y, obniżono PIT. O 30% obniżono PIT, czyli zostawiono te pieniądze w kieszeniach Polaków, a równocześnie będziemy mieli za chwileczkę, polscy rolnicy będą mieli, w końcu obiecane przez wiele, wiele poprzednich ekip dopłaty bezpośrednie wyższe niż średnie unijne. Więc to są takie działania redystrybucyjne, do których państwo się zobowiązało i to robi. Widzę długopis. Bardzo dziękuję. Tak, rzuca się w oczy na białej marynarce. Przechodzimy do porozumienia. Jacek Hecht. Nie słychać mikrofon, a ja wyłączam. Nie zastosował się pan Jacek do...
Tak, już włączyłem. Nie da się uczciwie rozmawiać na temat inflacji i jej wpływu na gospodarkę, jeżeli jej nie zdefiniujemy. Obserwując debatę publiczną, niestety, ale nie widać u polityków, przede wszystkim rządu, koalicji rządzącej, tej woli, aby powiedzieć Polakom wprost to, co mówią ekonomiści. Inflacja to zjawisko polegające na tym, iż w gospodarkę pompowany jest nadmiar pieniądza, w związku z tym dobra konsumpcyjne drożeją. I tak jak w roku 2020 wybuchła pandemia koronawirusa, tak jak podjęto decyzję o zamknięciu gospodarki, a potem o wspieraniu przede wszystkim przedsiębiorców, aby zapobiec likwidacji miejsc pracy, aby przedsiębiorstwa, którym no, państwo zabroniło prowadzenia działalności gospodarczej, zabroniło im przychodzenia do pracy, zamknęło im swoje firmy i nie było innej możliwości, jak zrekompensować te straty, tak musimy dzisiaj niestety ponosić konsekwencje tego, iż po ustaniu pandemii, która przypomnę, lockdowny zakończyły się bodajże w kwietniu ubiegłego roku, tak apetyty na drukowanie pieniędzy i na kreację tego pieniądza w naszym państwie nie zostały zahamowane. Obudziliśmy tego potwora polegającego na przemożnej chęci drukowania dobrobytu, rozdawania pieniędzy poszczególnym grupom społecznym, dolewania tej benzyny do ognia i do pewnego momentu działo się to bezkarnie. Oczywiście każdy z nas, każdy człowiek cieszy się, kiedy dostaje jakiś dodatkowy zasiłek, kiedy okazuje się, że dostanie 13, 14 emeryturę, że oprócz 500+ dostanie też jakieś dodatkowe benefity, dodatkowe dopłaty, ale to wszystko ma swoją cenę. W gospodarce nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad i tak samo nie ma czegoś takiego jak bezkarne drukowanie pieniędzy. I tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli społeczeństwu uczciwie powiemy, jakie są praprzyczyny inflacji, będziemy w stanie mogli rozmawiać o jej hamowaniu i o powrotu do jej poziomu poniżej 5%. Rozumienie Jarosława Gowina mówi o drukowaniu dobrobytu. Chyba do tej części ad vocem głos zgłaszał pan poseł Sachajko, ale najpierw zabrać głos panu posłowi reprezentującemu Prawo i Sprawiedliwość, także czas dla pana posła Jana Dudy. Bardzo proszę. Panie pośle, drukujecie ten dobrobyt? Czy dobrobyt się drukuje? Powiem tak, wszyscy, jak siedzieliśmy na, siedzimy na sali sejmowej w momencie pandemii, wszyscy głośno krzyczeli, trzeba wspierać przedsiębiorców, bo możemy stracić miejsca pracy, bo może nam spaść konsumpcja, przez to, że tak powiem, no, cały obrót gospodarczy zostanie zachwiany. I to mówili wszyscy. Oczywiście ja się zgadzam z tym absolutnie, że płacenie za nierobienie jest wpuszczanie pustego pieniądza na rynek. Ale z drugiej strony, gdybyśmy wtedy przedsiębiorców nie wsparli, zaczęłyby się nam masowe zwolnienia i znowuż płacenie za nierobienie bezrobotnych. Więc trzeba to po prostu wyważyć. Oczywiście o tym tak naprawdę powinniśmy dyskutować, jak daleko, jak czy na ile wspierać przedsiębiorców, na ile chronić konsumentów. To jest ta dyskusja, gdzie tą granicę wyznaczyć. To jest oczywiście niezmiernie trudne, ja nie jestem ekonomistą, nie będę tu próbował się silić na właśnie wyznaczanie tej granicy, natomiast sprawa jest prosta i jasna. Pieniądz w postaci pomocy jakiejkolwiek puszczany na rynek jest nie do końca dobrym pieniądzem. I to samo dotyczy teraz spraw związanych z rolnictwem, o którym tak naprawdę mamy rozmawiać. Inflacja jest. Rosną środki, rosną koszty produkcji przez wzrost kosztów nawozów, środków ochrony roślin, paliw i tak dalej, i tak dalej.
A jeżeli mówimy o paliwach, to chciałbym o jednej rzeczy tu powiedzieć, niezmiernie ważnej. Mamy sektor rolnictwa, który absolutnie jest zależny od paliw i tak naprawdę paliw kopalnych, konkretnie od węgla, przeważającej większości od węgla, tego asortymentu, który się nazywa. To jest szklarnictwo. To są pieczarkarnie. I to jest rzeczywiście w tej chwili nasz bardzo wielki problem w rolnictwie, jak ten sektor wesprzeć. Bo pamiętajmy, pieczarki, jesteśmy chyba bodajże pierwszym producentem na świecie. Jeżeli chodzi o warzywa, również rozwinęliśmy to świetnie. Mamy naprawdę szklarnictwo, ten sektor produkcji pod szkłem rozwinięty bardzo dobrze. I to niestety też nie jest tak, że my możemy powiedzieć, dobrze, to nie będziemy przez jeden sezon produkować, bo szklarnie muszą być w jakimś sensie i tak dogrzewane. Nie można absolutnie wyłączyć szklarni. Więc to są te problemy, z którymi się musimy zmierzyć, jak pomóc rzeczywiście wesprzeć tych, którzy kupują opał, równocześnie mając w tyle głowy, że każde dosypywanie pieniędzy no jest jak gdyby kontr walce z inflacją. Jak to zrobić? Do jakiej granicy tu się zbliżać? To jest rzecz dla mnie niezmiernie ważna i istotna. Bardzo dziękuję za tą wypowiedź i właśnie o tym też będziemy, mam nadzieję, w kolejnych wypowiedziach rozmawiać, czyli porozmawiajmy o rozwiązaniach, bo faktycznie słyszymy od strony rządowej, że około 80 miliardów złotych zostanie do gospodarki dopompowane, czyli te 80 miliardów możemy sobie porównać z dwukrotnością 500+, albo z sześciokrotnością wypłaty trzynastki, czyli są to naprawdę no, znaczące pieniądze, które trafią do gospodarki. Pytanie właśnie o tą dystrybucję i to będzie kolejne pytanie, ale najpierw miałam dwa głosy ad vocem, pamiętam oczywiście, zaczynam od pana posła Sachajko, który się zgłaszał, później pan Jacek Hecht. Panie redaktor, ja się w ogóle nie spodziewałem, że Porozumienie nagle staje się skrajnie liberalną partią albo wprost populistyczną partią, bo opowiadanie tego, o czym pan Jacek mówił, no to mija się z prawdą. No, mieliśmy pandemię i rzeczywiście całe mnóstwo ludzi umierało. Nie znaliśmy tej choroby. Na wielu oddziałach, na przykład u mojej żony, no, połowa ludzi umarła z powodu tej choroby. Służbę zdrowia mamy byle jaką przez lata. I trzeba było ratować życie ludzkie, bo umówiliśmy się na państwo, że będziemy pomagali tym najsłabszym. I to robimy, ale żeby pomagać tym najsłabszym, to nie można opowiadać, że państwo nie będzie miało żadnych swoich pieniędzy. Mówienie o tym, że to jest powód tego dosypywania, oczywiście to dosypywanie było potrzebne, bo ludzie za coś musieli żyć. Mamy teraz wojnę. 2 miliony Ukraińców przyjechało i co, mieliśmy ich nie wpuścić, czy mieliśmy im jedzenia nie dać? Nagle pojawiło się prawie 1 milion nowych samochodów, które kupowały paliwo. Inflacja to jest również, ta pomoc Ukrainie to jest bardzo proinflacyjny czynnik, ale jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, w której jesteśmy, to jako państwo umawiamy się, że dosypujemy te pieniądze tym, którzy go potrzebują. Oczywiście my i nasze dzieci będą musiały to spłacić. Tylko co, mamy pozwolić ludziom zamarzać w domach, czy stracić dorobek życia, bo nie damy dodatku do węgla, żeby sobie nie mogli poradzić, czy do innych nośników energii? No, mieliśmy rozmawiać merytorycznie i ja o taką merytoryczną rozmowę tutaj proszę. I o merytoryczną odpowiedź proszę pana Jacka Hechta, który faktycznie zgłaszał się. Tak bardzo dziękuję za głos i bardzo proszę o nieprzekręcanie moich słów. Powtórzę jeszcze raz. Podkreśliłem, iż jeżeli doszło do lockdownu, jeżeli państwo zadecydowało, iż przedsiębiorstwa będą zamknięte, to siłą rzeczy jak najbardziej uzasadnione było zrekompensowanie poniesionych strat przez przedsiębiorstwa. Tego nie zanegowałem. Nigdy nie negowałem również potrzeby lockdownu, chociaż o tym można dyskutować, czy faktycznie, nie wracajmy już do tego. Natomiast problem polega na tym, że po lockdownie apetyt państwa, raz rozkręcona machina
kreacji pieniądza nie została w porę zatrzymana. I przypomnę, że za pomocą choćby Banku Gospodarstwa Krajowego emitowano kolejne dziesiątki miliardów obligacji. Te pieniądze trafiały na rynek poprzez przeróżne fundusze, nie do końca jasne, i my dziś wiemy, według różnych szacunków, że poza kontrolą parlamentu, poza oficjalnym budżetem, jest nawet ponad 300 miliardów złotych. To jest zaciąganie kredytów na kolejne pokolenia i za to będziecie Państwo odpowiadać, za to ponosicie odpowiedzialność. I naprawdę, gdyby drukowanie pieniądza i pompowanie go w gospodarkę było remedium na wzrost gospodarczy bezkarnie, bez inflacji, to już dawno przyjęlibyśmy ustawę o wprowadzeniu dobrobytu i właśnie w ten sposób wszystkim rozdalibyśmy, nie wiem, na przykład po 10 tysięcy złotych, tylko że to prowadzi właśnie do wzrostu inflacji. I nie kto inny, jak rząd, odpowiada za to, że w Polsce ta inflacja jest mimo wszystko jedna z najwyższych w Europie. I nie można zwalać... Dlatego, że minął czas i wędrujemy do pana ministra Ciecióry, który zgłaszał się i musi wyłączyć najpierw mikrofon. No tak, tylko że w momencie, kiedy głosowaliśmy, czy Sejm głosował nad tarczami antyinflacyjnymi, my wtedy jasno komunikowaliśmy, każdy o tym wiedział, każdy ekonomista miał tego świadomość, że to będzie w konsekwencji w przyszłości wiązać się z większą inflacją. To było dosyć, to można odszukać w internecie, nawet mogę to znaleźć i tutaj Państwu przekazać, że jakby komunikowaliśmy, że mamy do wyboru albo wyższą inflację w przyszłości, albo utratę miejsc pracy teraz, czyli w trakcie trwania pandemii. Wybraliśmy to drugie i myślę, że wszyscy na tym dobrze wyszliśmy, również przedsiębiorcy na tym dobrze wyszli. To też dało zdumiewające tak naprawdę wyniki w przemyśle, w gospodarce, w wzroście PKB. Nadal mamy jeden z wyższych wzrostów PKB w Europie, pomimo też takich manipulacji, które się dzisiaj próbuje wrzucić, że spadek dynamiki to jest coś, to jest spadek samego PKB, to nie jest prawda, dalej jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o wzrost PKB w Europie, więc te wyniki, te wskaźniki ekonomiczne, makroekonomiczne nie wyglądają źle. Jeśli do tego dołożymy, że w zasadzie o 50% czy 60% zwiększyliśmy budżet państwa od 2015 roku, podnieśliśmy wynagrodzenia minimalne, w ogóle średnia wynagrodzeń w gospodarce wzrosła i to znacznie, a jednocześnie rozbudziliśmy inwestycje wewnętrzne, tak jak to robią państwa na całym świecie. No przecież Stany Zjednoczone zwiększyły swój potencjał gospodarczy właśnie na obligacjach Skarbu Państwa, na kredytach wewnętrznych, funduszach, które były gwarantowane przez państwo, poprzez właśnie ten dług wewnętrzny, który został później rozmasowany poprzez wzrost gospodarczy i konsumpcję wewnętrzną. Tak się działo na całym świecie. No nie rozumiem dzisiaj zarzutów mówiących o tym, że pobudzanie, wrzucanie pieniędzy w gospodarkę, z której korzystają, z których tych pieniędzy korzystają polskie firmy, polskie przedsiębiorstwa i które na samym końcu kończą się z zwiększeniem wynagrodzeń, bo przecież mamy znaczny wzrost wynagrodzeń w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach, we wszystkich tak naprawdę strefach gospodarki, jest czymś złym, no to wskażcie mi inną drogę, bo to mi trochę pokazuje lata, kiedy wszyscy w Polsce mieli być mniej więcej równo biedni, kiedy mieliśmy dosyć wysokie bezrobocie. Dzisiaj mamy też jedno z najniższych bezrobocia, poziomów bezrobocia w Europie. To są sukcesy, których należy się chwalić, które trzeba podkreślać. Oczywiście nie wszystko idzie idealnie, nie wszystko jest przecież kolorowe, natomiast no nie możemy tego też jednoznacznie krytykować i potępić. Bardzo dziękuję i wędrujemy do Konfederacji. Poseł Michał Urbaniak. Tak, dziękuję za głos. Ja może pozwolę sobie podsumować, bo tak słuchałem i nie wytrzymałem. Po pierwsze, praprzyczyną tego, że w ogóle trzeba było przygotowywać tarcze antykryzysowe w roku 2020-2021 było to, że w ogóle państwo wprowadzili lockdown. Konfederacja jasno wtedy mówiła, że to będzie prowadzić właśnie też w przyszłości do problemów z gospodarką. Przypominam, że no teraz mamy raport, że za drugi kwartał 2020
2022 roku polska gospodarka zmniejszyła się o 2,3%, więc no trochę nie jest tak, jak mówi minister Cieciura, że się teraz rozwijamy, że gospodarka rośnie. Przypominam też o tym, za chwilę pan sobie powie, przypominam też o tym, że państwa nominat, trzeba tak to powiedzieć, który został przegłosowany przez Sejm na prezesa NBP, mówił jeszcze rok temu, że podnoszenie stóp procentowych to jest szkolny błąd, a można było zacząć podnosić te stopy procentowe nieco szybciej, by nie było takiego szoku dla konsumentów, dla Polaków właśnie. Być może ta inflacja zaczęłaby trochę wolniej rosnąć, bądź szybciej zaczęłaby wyhamowywać, no bo wiemy, że ona za chwilę będzie wyhamowywać, ale zastosowaliście w tym wypadku terapię szokową na przykład dla kredytobiorców. No i przypominam też o tym, że na przykład wprowadzając ten tarczę tutaj dla kredytobiorców, która no, swoją drogą całkiem, no może słuszny projekt, tylko że znowu czegoś nie dopilnowaliście, bo jak już jesteśmy przy debacie o rolnikach, to trzeba pamiętać też o tym, że na przykład rolnicy mają leasingi, mają też kredyty i niekoniecznie są w stanie z tego skorzystać, ponieważ mogą skorzystać tylko jeśli był to kredyt hipoteczny. I tego nie wzięliście pod uwagę, tworząc swoje projekty, więc naprawdę może trochę mniej propagandy, a więcej właśnie tej merytury. Panie ministrze, momencik, mamy kolejkę zgłoszeń, więc w kolejności pan poseł Sachajko, który faktycznie najpierw się zgłaszał, pan minister Cieciura i pan poseł Duda. To, że Konfederacja, jest to prawdą, ona od samego początku mówiła, że lockdowny są niepotrzebne. Ja się z tym nie zgadzam, przynajmniej z tymi pierwszymi, te pierwsze były na pewno potrzebne. Dziwię się tylko Porozumieniu, które teraz próbuje na tym robić politykę. Ale no, muszę zaprotestować temu, bo to, co powiedział przed chwilą kolega z Konfederacji, to wczoraj chyba mówiła pani była szefowa Nowoczesnej, że mamy o 2,5% mniejszy wzrost gospodarczy niż mieliśmy wcześniej. Tylko to z czymś trzeba porównywać. No nie chcę powtarzać tego, co premier kiedyś mówił, jabłka z jabłkami, gruszki z gruszkami. Bo w tej chwili, dzisiaj się Holendrzy cieszą, że mają 2,5% wzrost gospodarczy, bo w tym samym kwartale Niemcy mają zerowy, Belgowie mają 0,2%. Więc jeżeli Niemcy mają zerowy, a my mamy 5,5%, to porównując jedno z drugim, to mamy kosmos. Bo właśnie o to chodzi, żebyśmy mieli ten wzrost gospodarczy, bo jeżeli my mamy wzrost gospodarczy, bo inni gorzej sobie układają swoją gospodarkę, to my ich doganiamy. I o to chodzi. To nie chodzi o to, żeby patrzeć, no właśnie porównywać, że jest mniej niż było. No bo jest mniej niż było, bo jest wojna. Jeszcze raz, ja naprawdę dziwię się wielu osobom, którzy sobie nie zdają z tego sprawy, że mamy wojnę i ona jest dla wszystkich bardzo trudna. Ale 5,5% wzrost gospodarczy w porównaniu z innymi państwami europejskimi to jest kosmos. I z tego się powinniśmy cieszyć i podpowiadać, jak to utrzymać. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do pana ministra Ciesiury. Pan minister, mam wrażenie, że mnie nie widzi, więc nie widzi długopisu, więc po półtorej minuty będę głośno zgłaszać. Nie, widzę panią redaktor. Nie, no panie pośle Urbaniak, no nie wystarczy być miłym i tak podjąć sobie decyzję, że będę miły dzisiaj. Trzeba też umieć czytać dane. Ja akurat się dziwię, bo wy się w Konfederacji chwalicie, że jesteście najbardziej merytoryczni, czy tam wolnorynkowi, no ale jednak niech coś za tym pójdzie, no bo w pierwszym kwartale mieliśmy rekordowy, czy bardzo dobry wzrost, 8,5%, a w drugim kwartale, z którego dane zostały opublikowane wczoraj, 5,5%. I wygooglujecie tymi danymi, albo zrobicie to cynicznie, albo przez to, że nie potraficie czytać tych danych. Chodzi o to, że nam dynamika spadła o 2-3% tego PKB, a dzisiaj mamy jeden z najwyższych
w Europie wzrostu PKB w dalszym ciągu i z tego należałoby się cieszyć i chwalić, a nie siać jakąś czarną propagandę i jakieś takie dziwne nastroje wokół tego. I być może właśnie wasza ocena działań rządu wynika z tego, że wy nie potraficie czytać danych makroekonomicznych i tych najprostszych nawet dotyczących PKB. Natomiast zawsze możemy to wyjaśniać i będziemy to zawsze gdzieś tam odkłamywać czy prezentować. Rzeczywiście sytuacja gospodarcza wynikająca z wojny na Ukrainie jest bardzo dynamiczna i trudna i ona się przejawia różnymi. Tym sposobem skończył pan minister punktualnie z czasem. Przechodzimy do pana posła Jana Dudy, który również się zgłaszał. Później zgłaszał się pan Jacek Hecht i przejdziemy do posła Urbaniaka. Ale skoro już jest mój szanowny kolego pośle Jarosławie, ja oczywiście nie zapominam absolutnie o wojnie, kto jak ja, kto, ale ja na pewno nie zapominam i o tym pamiętam. Natomiast nie możemy budować całej naszej narracji gospodarczej tylko na wojnie. Tak jak nie możemy, występując w programie rolniczym, mówić tylko o wynikach makro, o wynikach w przemyśle jako całości. Porozmawiajmy o tym bardzo istotnym i ważnym segmencie, jakim jest rolnictwo. Rolnicy być może jeszcze w tej chwili tak bardzo, nawet tej, jak tu już padło, około 20% inflacji nie odczuwają, bo są na etapie sprzedaży swoich produktów. Natomiast niedługo zacznie się problem z odtworzeniem produkcji, czyli zaczną się siewy, zacznie się uprawa gleby, zacznie się niedługo, za parę miesięcy na wiosnę, odbudowa tego wszystkiego, co ewentualnie żeśmy ograniczyli przez zbyt wysokie ceny chociażby środków, nośników energii. I porozmawiajmy o tym, bo to jest, i wtedy się zaczną prawdziwe problemy dla rolników. Towary zostały sprzedane, inflacja jest, ona do przyszłego roku na pewno nie zostanie wygaszona, więc część tych pieniędzy, które rolnicy otrzymali za swoje płody rolne, niestety zostanie przez inflację pochłonięta. Ja produkowałem w latach 80., końcówce lat 80., początkach 90. i wiem, co to znaczy. Co to znaczy inflacja, kiedy rzeczywiście się coś sprzedaje nawet drożej troszeczkę niż wcześniej, ale za chwilę inflacja, te pieniądze, za które ja mam żyć, za które ja mam prowadzić swoje gospodarstwo przez cały rok, nagle tracą wartość. I porozmawiajmy o tym, jak tu pomóc, bo ta pomoc w obszarze rolnictwa jest niezmiernie potrzebna i konieczna. I tutaj pan poseł idealnie wprowadził właśnie to pytanie, które będzie następnym. Dam się jeszcze odnieść panu Jackowi Heftowi, posłowi Urbaniakowi, bo to obiecałam wcześniej i proszę o te recepty, czyli w jaki sposób środki dystrybuować, czy jednak zastosować jakąś inną formę wsparcia rolników, bo tak jak pan poseł powiedział, rolnicy już w pola wyjechali, ciągniki trzeba tankować. I trzeba będzie tankować przez najbliższe miesiące, a to zboże sprzedaje się tylko raz. Pan Jacek Hecht, porozumienie. Chciałbym jeszcze tylko krótko sprostować wypowiedź pana ministra Krzysztofa Cieciury. Oczywiście na początku roku, po pierwszym kwartale odnotowaliśmy wzrost gospodarczy na poziomie 8%, ale aż 7%, czyli zdecydowana większość tego wzrostu, wynikała z tego, iż przedsiębiorstwa czyniły zapasy, kupowały na zapas. Więc nie był to na gospodarczy. Wszyscy ekonomiści o tym mówili. W tej chwili, po drugim kwartale, wzrost gospodarczy spadł do poziomu nieco ponad 5%. A zatem mamy do czynienia z początkiem recesji, bo kwartał do kwartału jest blisko 2,5% spadek. Lekceważenie tego zjawiska odbije się nam wszystkim czkawką. Nie da się przez cały czas oszukiwać społeczeństwa i wmawiać, że jest super. Dlatego, że Polacy już dzisiaj odczuwają bardzo mocno skutki inflacji i przeciętne polskie gospodarstwo domowe, czy to rolnicy, czy to mieszkańcy miast, jedną pensję pracują
1/12 swoich dochodów, nawet już chyba więcej w tej chwili, tracą z powodu właśnie wzrostu cen, inflacji, jak i również z powodu wzrostu oprocentowania kredytów. I tak jak mój przedmówca z Konfederacji zauważył, choćby my rolnicy mamy leasingi, mamy kredyty, przy których nie przysługują nam wakacje kredytowe. Pan poseł Duda odpowiedział, że my rolnicy nie odczuliśmy inflacji. No panie pośle, ja za nawóz azotowy właśnie płacę 4,5 tysiąca złotych za tonę. Rok temu o tej porze ten nawóz kosztował 1000 zł. Ja rozumiem, że to są ceny gazu. Oczywiście, nie mówię, że to jest wina rządu, absolutnie nie. Natomiast no nie mówmy o tym, że my nie odczuwamy inflacji. Ropa naftowa od czerwca potaniała ze 125 dolarów za baryłkę. Dziś cena wynosi 95. I postawiamy kropkę. Ja nie widzę tych spadków bardzo na stacji benzynowej. Przechodzimy do Michała Urbaniaka z Konfederacji. Bardzo proszę. Dobra, już część rzeczy dopowiedział pan Hecht, więc pozwolę sobie się nie odnosić do tych wszystkich wynurzeń, które miały miejsce wcześniej. Otóż właśnie, ważne jest też to, co się stanie na przykład z rolnikami, o czym wspomniałem szybciej, czyli choćby z leasingami, tak? Ja się zastanawiam też właśnie w kwestii cen nawozu, co będzie z gazem, ponieważ wiemy też, że Norwegowie ogłosili, że niekoniecznie będą w stanie dostarczyć tyle gazu, ile Europa będzie potrzebować, więc pytanie, czy będą w tym wypadku, czy gaz będzie płynąć przez Baltic Pipe. To jest też pytanie, no myślę, na które dobrze byłoby dzisiaj też usłyszeć odpowiedź, jeśli któryś z przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy ją zna. Bardzo dziękuję, ale korzystając, że mam pana posła przy głosie, jakie wsparcie według pana byłoby odpowiednie dla rolników? Tutaj wspominał pan o tych leasingach, o wsparciu właśnie przy ewentualnych wakacjach kredytowych dla rolników, bo faktycznie rolnicy są jedną z najbardziej zadłużonych grup społecznych. Jakie rozwiązania, coś innego? Znaczy, no to jest jedna z rzeczy, którą ja już postulowałem też przy okazji problemu z ASF. Myślę, że w aktualnych warunkach należałoby ją po prostu rozszerzyć właśnie też takie wakacje kredytowe. No w przypadku rolników podejrzewam, że ten okres pewnie musiałby być nieco dłuższy niż po cztery miesiące przez 2 lata, ponieważ no, specyfika branży jest taka, że tu się przecież planuje produkcję, więc i zyski też nie są przecież zawsze regularne. Stąd być może coś bliżej roku tu byłoby sensowne, by takie wakacje mogły być dostępne. No wiemy, że to się wiąże naturalnie z tym, żeby też no, trzeba to spłacić, tak? Każdy kredyt trzeba spłacić, więc to naturalnie wydłuża też spłaty kredytów. Nie mówię tutaj właśnie o dopłatach. No, są przygotowane te dopłaty nawozowe. W porządku, to jest rzecz no, doraźna oczywiście, no ale rzeczą strategiczną jest właśnie cena gazu i dostępność tego gazu, więc no tutaj zdecydowanie rząd powinien zadziałać, by ten gaz płynął, ponieważ nie wiadomo, co się może za chwilę wydarzyć. Przypominam, że zasoby gazu, które są w zbiornikach, które są teraz zabezpieczone przez rząd, to jest mniej więcej 14% konsumpcji rocznej w Polsce, więc no to dalej nie jest jakaś ilość, która wystarczy przecież na długo. I tutaj na tym bym się mocno skupił, gdybym teraz był rządem, tak? To można powiedzieć, że gdzieś tam proponuje jakieś rozwiązanie. No kwestia też obniżenia jeszcze cen paliw tutaj jest istotna, dlatego też zachęcam do zajrzenia do tej ustawy tanie paliwo. Być może państwo jako rząd, no bo jest tu przecież 3 przedstawicieli de facto Zjednoczonej Prawicy, państwo jako ta większość sejmowa może przecież z tego skorzystać, udawać, że to jest wasze. My nie będziemy z tym mieli żadnego problemu, no bo ja doskonale wiem, że przecież tak to wygląda w Sejmie, że żadnej ustawy opozycyjnej, ja chyba zwłaszcza konfederackiej, no państwo by nie przegłosowali, więc proszę brać jak swoje. Uważam też, że no w kwestii pomocy rolnikom, no tutaj jest też potrzebna pomoc systemowa, pomoc choćby w dystrybucji.
też może warto byłoby pójść w tę stronę, by ochronić też polską produkcję, już kończę, by ochronić też polską produkcję poprzez ograniczenie importu niektórych produktów, by ci polscy rolnicy mieli możliwości sprzedażowe, no bo wiemy, że w tym łańcuchu produkcyjnym to rolnicy właśnie zarabiają często najmniej. Bardzo dziękuję. Zgłaszał się pan poseł Sachajko, żeby pewnie przede wszystkim sprostować, że nie jest częścią Zjednoczonej Prawicy, więc to już załatwi za posła. I proszę, trzeba się odmutować. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście ma pani rację, bo Konfederacja czasami próbuje nas w takie buty Zjednoczonej Prawicy wcisnąć. A ja chciałam dopytać o te rozwiązania, panie pośle. Już. Ja tylko chciałem poinformować naszych słuchaczy, że Konfederacja już parę razy uratowała ustawy Prawa i Sprawiedliwości, a właściwie pana Zbigniewa Ziobro, bo gdyby nie głosy Konfederacji, one by nie przeszły. Więc tak naprawdę ładnie jest tak się ustawiać, jestem w opozycji, ale kiedy trzeba pokazać, że się jest w opozycji, no to się nagle głosuje i ratuje tyłek Zjednoczonej Prawicy. To ja tylko dopowiem, że Agnieszka Ścigaj jest ministrem tego rządu, to niech pan po prostu nie wprowadza ludzi w błąd. Ja nie mówiłem o Agnieszce Ścigaj, tylko ja mówiłem o głosach, które Konfederacja dała Zjednoczonej Prawicy, żeby jej ustawy przeszły, więc pan też jest w Zjednoczonej Prawicy, bo to są kluczowe głosy. Więc widocznie coś było słuszne. Tylko o tym mówię. A co ja robię? Ja tylko słuszne popieram. I ja chciałem prosić pana posła Dudę, żeby nie utyskiwał, jak to źle rolnikom jest, tylko żeby jasno powiedział, co trzeba zrobić, bo on jest właśnie w największym ugrupowaniu, które odpowiada za prowadzenie polityki również rolnej. Słucham, Janie. I właśnie przekazuję ten głos do pana posła. To pani redaktor rozdaje głosy, tak? Ja tu się zgłaszam. Ale pan poseł się jak najbardziej zgłaszał. Ja staram się w tej kolejności, w której panowie się zgłaszacie, zapisuję sobie uczciwie na kartce, żeby nikogo nie pominąć, więc faktycznie czas dla pana posła. Jedno zdanie ad vocem do naszego kolegi z Porozumienia. Ja nie powiedziałem, że rolnicy nie odczuli inflacji. Ja powiedziałem, że jeszcze nie odczuli tak bardzo mimo 20-procentowej inflacji, jak tu już padało w rolnictwie. Oni ją dopiero tak naprawdę odczują. Bo proszę sobie wyobrazić, że dziś pan dostaje pieniądze i za te pieniądze trzeba będzie żyć do następnego sezonu. W tym sensie to powiedziałem. A teraz wracając do tego, co tutaj pan poseł Sachajko mnie troszeczkę pod tablicę. No, co my jako Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, bardziej pytanie do ministra, bo no, ja jestem tylko posłem, który stara się pracować i tworzyć takie prawo, żeby ono było jak najlepsze dla tych wszystkich, a zwłaszcza tu dla rolnictwa. Więc tyle i aż tyle. Natomiast nie ulega wątpliwości, że również angażuje się i rozmawiamy w ramach Zjednoczonej Prawicy, w ramach Prawa i Sprawiedliwości o tym, jak pomóc doraźnie. I taka rozmowa między mną i kilkoma posłami z premierem Kowalczykiem odbyła się nie dalej jak półtora tygodnia temu, właśnie w temacie produkcji warzyw, ale również kwiatów pieczarek, o czym mówiłem, pod osłonami i zapewnieniu taniego paliwa, a tu mówimy bez przerwy o węglu, dla tego sektora, bo to jest niezmiernie ważne, to jest sprawa na już, bo zbliżamy się do okresu, kiedy zaczniemy albo prowadzić produkcję pod w szklarniach, albo tą produkcję będziemy musieć zawiesić. Tu mam obiecane, że premier Kowalczyk, rząd pracuje nad tym, aby umożliwić temu sektorowi zakupienie węgla po, no, nazwijmy to, przyzwoitych cenach, bezpośrednio od dostawców. To tyle, jeżeli chodzi o ten temat dotyczący rolnictwa. Dziękuję, ale jeżeli już jakby mówimy o energii, która też przejawiała się podczas, o której rozmawialiśmy głównie podczas ostatniej debaty, to tutaj nie sposób wspomnieć, że mija tydzień. Coraz więcej głosów w przestrzeni medialnej pojawia się, że
przetwórstwo rolno-spożywcze, bezpośrednio skoordynowane i skorelowane z rolnictwem, powinno zostać jednak włączone do infrastruktury krytycznej, co jednak stanowiłoby pewien bezpiecznik dla ciągłości funkcjonowania tego przemysłu. A okazuje się, że ze strony rządowej niestety w tym obszarze cisza. Wędrujemy do ministerstwa. Pan minister Krzysztof Cieciura, panie ministrze, pomysły na pomoc rolnikom na najbliższe miesiące, jakie są i czy jest szansa według pana, żeby jednak przetwórstwo rolno-spożywcze do tego segmentu no, fundamentalnie istotnego wpisać? Panie ministrze, czy pan nas słyszy? I trzeba się odmutować. Tak, tak, słyszałem, tylko pytanie, czy słyszę. Pytanie było takie, jakie są według pana takie rozwiązania, które powinny zostać wdrożone w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy, które pomogłyby rolnikom funkcjonować w ramach tej inflacji, którą faktycznie oni dopiero zaczną w sposób dramatyczny odczuwać? I drugie pytanie, czy według pana wiedzy istnieją szanse na to, żeby przetwórstwo rolno-spożywcze i samo rolnictwo zostało wpisane do infrastruktury krytycznej? My przekazaliśmy taki wniosek do kancelarii premiera, aby przetwórcy rolno-spożywcy czy byli objęci, czy wyłączeni z tych ewentualnych wyłączeń prądu, więc dzisiaj bezpieczeństwo żywnościowe jest kluczowe i też my w Ministerstwie Rolnictwa przekazujemy to dalej i lobbujemy, aby przypadkiem w skrajnych sytuacjach, co do których wcale nie musi dojść. Ja uważam, że w końcu jednak nie będziemy mieli jakichś masowych wyłączeń, jakichś zakładów, jakichś firm, które są napędzane przez gaz czy przez prąd. Mam nadzieję, że połączenie nam się zaraz zbuforuje, a jeżeli nie, to wędrujemy do porozumienia. Jacek Hecht, porozumienie Jarosława Gowina, recepty na uzdrowienie sytuacji polskich rolników w świetle tej inflacji, którą za chwilę w sposób dużo mocniejszy odczują? Przede wszystkim cały czas rozmawiamy o sytuacji, w której państwo ma rozdawać ludziom ryby. A ja będę konsekwentnie twierdził, iż państwo powinno, jeśli coś rozdawać, to nie ryby, a wędki, i nie przeszkadzać w łowieniu tychże ryb. Mamy dziś sytuację taką, iż zaledwie co czwarta biogazownia rolnicza dostaje jej wniosek o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i jest rozpatrywany pozytywnie. A zatem prywatni przedsiębiorcy, rolnicy chcą inwestować w sektor energetyczny, chcą produkować tą czystą, w pełni odnawialną energię, natomiast sieci elektroenergetyczne nie chcą tego prądu przyjąć. To są wieloletnie zaniedbania. Jeżeli mamy gdzieś inwestować pieniądze państwowe, to inwestujmy je właśnie w infrastrukturę. To jest rolą państwa, bo my ciągle rozmawiamy o kolejnych programach, które będą polegały na rozdawaniu pieniędzy, które my po prostu błyskawicznie będziemy przejadać. Czyli rozmawiamy o tym, iż pacjent jest ciężko chory, jest to choroba może nawet nowotworowa, a my rozdajemy ibupron, my rozdajemy paracetamol, który działa na 15 minut. Potem przestaje i ból jest zwielokrotniony. A zatem dotarliśmy do pewnego momentu, miejsca jako państwo, że można powiedzieć, stoimy na krawędzi przepaści, zagrożone jest nasze bezpieczeństwo, czy energetyczne, czy jeżeli rozmawiamy tutaj o gospodarstwach, których nie będzie stać na zasilenie swoich szklarni, pieczarkarni, nie będą w stanie ich ogrzać, to będzie to oznaczać ich po prostu koniec ekonomiczny. To będą dramaty i my w tym momencie rozmawiamy o tym, jak pomóc na miesiąc, na dwa, a nikt nie jest w stanie dojrzale mówić o tym, jak w końcu podjąć odważne decyzje, gdzie należy kierować pieniądze. Wydaliśmy 10 miliardów złotych niemal na dopłaty do węgla. Przypomnę, iż za te pieniądze można by dopłacić blisko milionowi gospodarstw domowych po 10 tysięcy złotych, choćby na pompy ciepła.
I tu postawimy kropkę i o te dalekosiężne, dojrzałe decyzje, co pytamy pana ministra. Niestety połączenie zerwało nam na tym, że jako Ministerstwo Rolnictwa zwróciliście się do Kancelarii Premiera z prośbą o faktycznie włączenie przetwórstwa rolno-spożywczego oraz rolnictwa do infrastruktury krytycznej. Czy pan minister? Tak, teraz słychać. A czy pan minister słyszy nas? Tutaj z tym połączeniem chyba nadal. Tak, panie ministrze, słychać. Bardzo państwa przepraszam, ale nie jestem w stanie też się zatrzymać, bo spieszę się na kolejne spotkanie. To połączenie rzeczywiście się rwie. Zobaczymy, mamy, tak jak powiedziałem, obejmiemy opieką te przetwórstwa, te firmy, które dzisiaj obawiają się o to, co się będzie działo jesienią czy zimą. A natomiast jeśli chodzi o te działania, które my podejmiemy od czasu, mam takie poczucie, że rolnika jest chyba niestety nic z tego nie będzie. Chyba niestety nam się nie uda, panie ministrze. Tak, wydaje mi się, że nie będziemy, bo tutaj niestety faktycznie jakiś chyba ciężki teren pan minister już wjechał, ale tak czy inaczej bardzo serdecznie dziękuję za te próby, bo to jest jednak niezmiernie istotne, że w ramach realizacji swoich obowiązków jednak mimo wszystko pan minister podjął taką próbę. Patrzę też na zegarek i mamy jeszcze w sumie tylko chwilkę, więc pytanie do wszystkich panów o takie krótkie, że tak powiem, odniesienie się do rolników. Jak według panów będą wyglądały kolejne miesiące? Ja wiem, że ciężko doradzać rolnikom, ale jednak jako politycy taką odpowiedzialność za te miesiące trochę na swoich barkach niesiecie, więc pytanie, jak w waszej opinii będą wyglądały te kolejne miesiące? Zaczynamy od pana posła Sachajko, który sam zgłosił się na ochotnika, zgłaszając się ad vocem. Czy to nie ad vocem, panie redaktor, tylko ja nie mogłem nic powiedzieć, jakie są pomysły na to wszystko KUKIS 15. Ale nic się nie stało. Ja chciałem po pierwsze panu ministrowi podpowiedzieć, że jeżeli wyłączy kamerę, to będzie dużo lepiej słychać głos i nie będzie przerywało. I chciałem przeprosić naszych oglądających, bo już któryś odcinek ja się tak uśmiecham. Jak słyszę przedstawiciela Porozumienia, który utyskuje, jak to by źle, że nie zainwestowano w OZE, no, pana Gowina, który był w tym rządzie do niedawna i w rządzie Platformy i PSL-u, to ręce opadają. No właśnie to jest skrajny populizm. Ja chciałem powiedzieć, że to, co napisałem kilka lat w obywatelskim programie rolnym KUKIS 15, to jest ta recepta na opłacalność rolnictwa. Bo tam już mówiłem o tym, że rząd powinien albo pomyśleć o banku rolnym, albo o jakimś wydziale w PKO BP, który by miał specjalną ścieżkę kredytowania właśnie dla rolników. Bo praca na roli to nie jest praca taka jak w przedsiębiorstwach produkcyjnych, kiedy ten okres zwrotu jest dużo krótszy. Tutaj zwrot z inwestycji jest kilkunastoletni i dlatego kredyty i leasingi, kredyty dla rolników nie mogą być na tych samych zasadach, które mają wszyscy inni przedsiębiorcy. Szczególnie teraz, kiedy widzimy, jak ważna jest żywność i stabilizacja tej produkcji. Czyli mówię o banku rolnym, mówię o spółdzielczości i będzie ta spółdzielczość, żeby optymalizować produkcję. I trzecia rzecz to jest właśnie wchodzenie w inne sektory produkcji, w kolejne elementy łańcucha produkcji i te pieniądze są zarezerwowane w KPO i w tych nowych pieniądzach z polityki rolnej, które mam nadzieję, że jednak w końcu do nas dotrą, tak żeby rolnicy mogli, tam jest dużo pieniędzy właśnie na te biogazownie, tam jest dużo pieniędzy na sektor przetwórczy, więc rolnicy nie mogą tylko liczyć na to, że będzie dobrze, bo mamy globalny rynek. Ten globalny rynek powoduje to, że to ten populizm, o którym mówi Konfederacja, że oni by potrafili zrobić, ale Lewica to samo mówi w tej chwili, więc to podobne ugrupowania, że oni zrobią benzynę o 2 złote tańszą. No tak, zrobią, tylko benzyna o 2 złote tańsza w tej chwili nie może być tylko dla Polaków, tylko ona zaraz będzie dla całej Europy, czyli dla nikogo.
Tutaj trzeba zupełnie inne narzędzia właśnie opłacalności produkcji, a nie tego rozdawalnictwa, które państwo chcą zrobić. I jeżeli Orlen nie będzie płacił podatków, bo będzie deficytowy, to znaczy, że nie będzie właśnie tych programów rolnych, o których mówię już od dłuższego czasu. I to jedno zdanie do rolników? Tu się nie da jednym zdaniem. Najważniejszy jest spokój, nieuleganie populizmowi i panice. Ja rozumiem to, jak działa rolnictwo i to, co tu wszyscy mówią, że rolnik w tej chwili sprzedaje, a ma żyć za to cały rok. Mądrość jest tak naprawdę u każdego z osobna, bo każdy ma inną sytuację swoją rolną, ale no, trzeba korzystać z tych mechanizmów i z tych programów, które się pojawiają, no i nie wchodzić w pętlę zadłużenia, bo to jest najgorsze, co sobie można zrobić. Bardzo dziękuję. Uzupełniając w sumie trochę tę wypowiedź, problemów z bankowością dla rolnictwa jest naprawdę bardzo dużo. Ten tydzień minął nam jako rolnikom trochę pod znakiem też wypowiedzi jednego z ekspertów, właśnie czołowych ekspertów jednego z banków, który powiedział, że no największą zmorą właśnie dla środowiska to jednak jest rolnictwo i szczególnie produkcja zwierzęca i tutaj trzeba myśleć nad ograniczaniem tego sektora w Polsce. Następny mądry. To pokazuje, w jaki sposób jakby bankowość w Polsce trochę do tego polskiego rolnika podchodzi. O odniesienie się do wypowiedzi pana posła, proszę pana posła Michała Urbaniaka. No i to odniesienie się do rolników. Co pan jako poseł Konfederacji powiedziałby im, co czeka ich w kolejnych miesiącach? Jasne. Ja zacznę od tego, że no świetnie, że Orlen ma dywidendy i że płaci podatek, tylko że równie dobrze te pieniądze mogły serio zostać w kieszeni polskich podatników. I na tym skończę, bo ja myślę, że my się tutaj nie dogadamy. Jeśli chodzi o kwestię tego, na co rolnicy się powinni przygotować, no na pewno na trudne czasy, tak jak wspomniałem, no tutaj ta kwestia kredytowania, to już też padło i z ust pana Sachajko, z pani redaktor, z moich, z pana Hechta też. Tak, to jest rzecz, wydaje mi się, krytyczna w ciągu najbliższych miesięcy. No i tak jak już tu też padło kilkukrotnie, pozwolę sobie tak zebrać też do kupy, właśnie kwestia czy cen węglowodorów, cen nawozów, to są rzeczy, które będą miały wielki wpływ na polskie rolnictwo. Na polskie rolnictwo też będzie miała wpływ no, polityka Unii Europejskiej na pewno w najbliższych miesiącach. To dzisiaj tu chyba jeszcze nie padło, ale cały czas jest nad nami to widmo Europejskiego Zielonego Ładu, który może być dla polskiego rolnictwa zabójczy. Jest cały czas działające przecież takie skrajnie lewicowe lobby w Brukseli, które też na przykład dąży do tego, by zlikwidować hodowlę klatkową. A przypominam, że na przykład kurczęta w Polsce, no to jest hodowla w 80% brojlerów, tyle się bodaj hoduje klatkowo, więc no to radykalnie wywróciłoby do góry nogami ten ład rolniczy, jaki mamy jeszcze w Polsce. Czy lepszy, czy gorszy, już nie będę silił na oceny, ale na pewno mogłoby to przecież tutaj spowodować katastrofę. Widzimy, że duży wpływ na polskie rolnictwo też ma to, co się dzieje na rynku zbóż, więc tutaj też na pewno strona rządowa powinna przypilnować tego, jak transportowany jest ten materiał, jak transportowany jest na przykład zboże z Ukrainy przez Polskę, ponieważ to też często lokalnie ma mocny wpływ na rynki, a niekoniecznie już pośrednicy będą schodzić z cen dalej. Pamiętamy też o cenach energii, które mają wpływ na żywność. Już kończę. No i też tutaj apel do rządu, do strony rządowej, tak szerzej powiem, do tych wszystkich, którzy ją wspierają, mniej lub bardziej, do tego, że czas może też już zacząć stawiać większy nacisk na dyplomację handlową. Są kierunki, które są jeszcze niewykorzystane na świecie, w których Polska też mogłaby jeszcze eksportować żywność, czy współpracować, no choćby Etiopia jest ciekawym kierunkiem. Ja sam jakiś czas temu miałem spotkanie też z przedsiębiorcami, którzy właśnie współpracują
z Etiopczykami. Widzą tu duże zainteresowanie też firm etiopskich na to, żeby dogadywać się z polskimi i kupować polski sprzęt na przykład, czy kupować też polską żywność, więc jest potencjał. Kwestia tylko, czy też jesteśmy w stanie to wykorzystać, bo w wielu państwach na świecie jeszcze nie wiedzą nawet, czym jest Polska, a zwłaszcza w tej branży. Bardzo dziękuję za tą wypowiedź. Dopowiem tylko, że 80% faktycznie drobiu, ale wniosek. A tutaj całkiem przypadkiem prawie 100% właśnie kur w Niemczech utrzymywanych jest w systemie alternatywnym, więc w sumie w Niemczech nic to nie zmienia, a u nas jednak te inwestycje, które będą musiały być poczynione, są wielomiliardowe. Przechodzimy do porozumienia. Jak porozumienie widzi te najbliższe miesiące? Przede wszystkim w interesie nas wszystkich, czy to rolników, czy przedsiębiorstw polskich, leży zażegnanie konfliktu polskiego rządu z Unią Europejską. Leży, abyśmy w końcu doczekali się, aby popłynęły pieniądze z KPO do Polski, abyśmy mogli zainwestować te pieniądze również w energetykę, w transformację energetyczną, czyli choćby w te biogazownie. Ale niestety, powtórzę, już dziś jest ogromny problem z przyłączeniem do sieci tych biogazowni, które polscy przetwórcy, polscy hodowcy w tej chwili budują za własne środki, ponieważ nasze sieci odmawiają i nie są w stanie przyjąć tego czystego, zielonego prądu. A zatem nie ma takiej jednej recepty. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Nie sposób nie wspomnieć o ogromnym zagrożeniu, które w tej chwili wisi nad sektorem produkcji rzepaku w Polsce. Dowiedzieliśmy się niedawno o zakusach, o projekcie nowej ustawy, która zmieniałaby narodowy cel wskaźnikowy, obniżając obligatoryjne procenty dodatku bioestrów z oleju rzepakowego do oleju napędowego. I specjaliści z branży mówią jednoznacznie, alarmują, iż oznaczałoby to Armagedon na krajowym rynku rzepaku. Przypomnę, iż w tym roku zebraliśmy rekordowe 3 800 000 ton rzepaku. Natomiast gdyby ta ustawa została przyjęta, a słyszymy o tym, że już we wrześniu na kolejnym posiedzeniu Sejmu miałaby ona być głosowana, oznaczałoby to spadek popytu aż na 1 000 000 ton rzepaku. Jaki miałoby to wpływ na ceny? Nawet nie chcę myśleć, ponieważ już dziś borykamy się z ogromnymi spadkami cen. Niestety trend na rzepak jest spadkowy, na zboża podobnie. Przypomnę tylko, iż ceny rzepaku spadły z rekordowych 1000 euro w marcu, kwietniu do ceny zaledwie 600 euro za tonę dzisiaj. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To faktycznie nawet nie teoretycznie będzie oznaczało Armagedon, ale myślę, że niestety praktycznie. Tym bardziej, że wrzesień to już będzie ten czas, kiedy rolnicy będą w sumie w większości z zasianym rzepakiem na najbliższy sezon, więc to nie jest najlepszy czas, żeby wprowadzać tego typu zmiany, dlatego że rolnicy nie będą w stanie już skorygować zasianej przez siebie powierzchni. Wędrujemy do Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Jan Duda. Panie pośle, jak pan widzi kolejne miesiące? No, kolejne miesiące na pewno bardzo, bardzo trudne, natomiast jak pomóc? No oczywiście doraźnie, bo o tym mówimy. Więc tu nie wymyślimy nic innego. Rolnictwo opiera się, przy produkcja rolna przede wszystkim opiera się na kredytach i trzeba robić wszystko, żeby te kredyty były tanie. I niestety tu potrzebne jest wsparcie państwa, ale mówimy o pomocy doraźnie. Natomiast jak w ogóle pomóc rolnictwu? Jakbyśmy potraktowali produkt spożywczy na półce sklepowej, jego wartość, jako taki diagram 100%, to w tym tylko taki poniżej 10% wycinek to jest to, co zarabia rolnik, to jest koszt surowca. 20 kilka w zależności od sposobu przetworzenia, od tego, jak wysoko przetworzony jest produkt, to jest przetwórstwo, resztę to jest handel. Jeżeli my nie połączymy, czyli nie umożliwimy rolnikom udziału w tych zyskach produktu przetworzonego i sprzedanego, bez przerwy będziemy rozmawiać o tym, że rolnictwo jest na skraju opłacalności. Tak to niestety wygląda. Świetnie to zostało rozwiązane w Szwecji,
Wszystkim tym, którzy są zainteresowani, polecam się tym zainteresować i zobaczyć, jak to wygląda. Tam jest to właśnie związane z tym, o czym mówił pan poseł Sajko, czyli spółdzielczość. Natomiast no, nie mogę nie odnieść się do tej sytuacji ułożenia sobie naszych stosunków, czy naszych, czy polskiego rządu z Unią Europejską. Ja po prostu już nie wiem, jak my sobie mamy te stosunki układać, żeby ktoś wreszcie zrozumiał, że Fit for 55 prowadzi nas wprost w następne kłopoty, tak jakbyśmy nie mieli już kłopotów energetycznych, które tak naprawdę są w jakiś sposób powiązane bezpośrednio z wojną na Ukrainie. I jak my sobie z tą Unią Europejską mamy jeszcze układać stosunki? Co mamy jeszcze dla nich zrobić, żeby wreszcie udowodnić, że jesteśmy krajem, który lojalnie jest członkiem tej Unii, płaci składki, wypełnia wszelkie zobowiązania wynikające z traktatów, natomiast nie zgadza się na narzucanie dziwnych pomysłów, chociażby związanych z całym obszarem zielonego, tak zwanego zielonego rolnictwa, a to się wiąże z absolutnym ograniczaniem produkcji rolnej w sytuacji takiej, że mamy wojnę, mamy brak energii i teraz jeszcze mamy doprowadzić do sytuacji takiej, że będziemy mieć mniej żywności. Ja nie widzę możliwości w taki sposób ułożenia sobie relacji, normalnych relacji z Unią Europejską. Ja myślę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości na absolutną podległość urzędnikom z Brukseli w obszarze bezpieczeństwa żywnościowego się nie zgodzi. Bardzo dziękuję. Z mojej strony ogromna radość, kiedy słyszę przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, który podważa kształt nowego Zielonego Ładu, czyli do tego, do czego niestety komisarz rolnictwa i komisarz środowiska, komisarze Unii Europejskiej nas, mówiąc delikatnie, głęboko zachęcają. I tym miłym, starałam się na koniec być miła, czyli określać to bardzo łagodnie, akcentem chciałam zakończyć dzisiejszą debatę. Szanowni panowie, bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas, za wszystkie uwagi, za wszystkie głosy. Moim i państwa gościem był dzisiaj pan poseł Jan Duda, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Pan Jacek Hecht, reprezentujący Porozumienie Jarosława Gowina. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Oczywiście Europejski Zielony Ład w obecnej formie jest absolutnym absurdem, jest nie do przyjęcia. Bardzo dziękuję. Pan poseł Jarosław Sachajko, reprezentujący Kukiz 15 Demokrację Bezpośrednią. Dziękuję również. Co do Europejskiego Zielonego Ładu, Belgowie już mają ograniczenia, mogą tylko pół godziny ładować elektryczne samochody. Tak mądrze sobie wymyślili. Można, można. Bardzo dziękuję. Pan poseł Michał Urbaniak, reprezentujący Konfederację. Dziękuję państwu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Odczytaliśmy z Ja słyszałam, więc ewidentnie głos jest. I serdeczne pozdrowienia dla pana ministra Cieciury, który był dzielnie prawie przez cały program. Bardzo dziękuję, panie ministrze, i mam nadzieję, że do zobaczenia bardzo szybko. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia za tydzień.